Yo, z tej strony Burigie, witam w grze Kingdoms of Amalur Reckoning. I gramy dalej w tą grę, dokładnie. I ja chciałbym się dowiedzieć, co ja w ogóle robię za zadania. Tarcza zarazy. Zbierz zaginioną szczepionkę, okej. Okay. To już wiem, to lecę. Widzę, że mam tryb Reckoning załadowany, więc jak jakiś bossik, to zaraz wydziurska go. Nie ma lipy. Tutaj gdzieś jest jakiś skarb, widzę go. W tym korzeniu? Tak, znaczy... W tej... Weź wszystko, jak to się brało, wszystko. Przekliknąć. W tym konarze. Jak daleko muszę się kierować? M, mapa? A, jestem już właściwie. Na miejscu. Jacyś wrogowie tam. O, ludzie, to można ich zabić po cichu. Nas wszyscy postanowili, że będą na mnie stali tyłem. Zły pomysł. 2500 w tą. Właśnie umiem się cieszyć, zabijając kobiety nawet w grach, ale no okej. Okay. Zdychaj. 2500 ładnie i teraz jeszcze ten pedałek. Jep. Fajnie to wygląda, bo nasza postać celuje rzeczywiście w te miejsca bardzo ukrwione, po prostu aorty. Co na co tak patrzyliście? Aha, czyli ta super interesująca ściana zaabsorbowała was bez reszty. No okej, no nie pytam. Grunt, że nie stanowiliście dla mnie wyzwania dzięki temu. I ostatnia szczepionka leży po prostu tutaj. O, fajnie, mamy średni kufel do sproszenia. Mamy takie fajne rzeczy pewnie. Widzicie, to są miny. Znaczy, ja to tak nazywam, chyba to są miny. Nie powinniśmy na nie najechać. Kurde, jakie to trudne. Jeszcze raz. Dało się. A tutaj zwykłe podstawowe przedmioty, to się nie przyda. Jak będę w miastach, bo po prostu będę się na chwilę pauzował nagrywanie i sprzedawał rzeczy niepotrzebne, a dopiero wznawiał nagrywanie, jak już się pozbędę tych itemsów, bo nie sądzę, żeby moje buszowanie po sklepach było interesujące. Tutaj coś jeszcze, sterta kamienia, stercie kamieni, morski lęd, nic ciekawego. Jakąś lokację tutaj mam, chętnie zwiedzę. Misja świętego Hedwina. No, mam tu questik. Brata Falona, Falusa, hehe. Minął dzień, a on wciąż nie wrócił. Kto napisał minął przez otwarte, znaczy przez otwarte? Przez o to ja nie pytam. Zabity. Nie zabrałem chyba. Zabrałem? Zabrałem. Rather than bury prayer beads, they are passed on to some other. Czy stosuje się Kelda Mifaru? Tell me. Wierzę w innego Boga. Czym jest Kelda Mifaru? Nasza misja religijna, wzbudzenie chaosu, cierpienie pod mord Mifaru. Chyba popieram. No dawaj. It would be wrong. Mifaru is not a jealous power. You are still a child of all. At each mission. Dobra, czyli dostałem jakiś różaniec. A, i teraz są super quest. Odwiedź trzy świątynie. Myślałem, że może to będzie jakiś amulecik. Może jest. Może dopiero... A, zostanie poświęcony. Tak działa, to poświęcimy go, bo może jakieś superbony będą, a superbony to w grach. Superbony jednak, nie? Wykonałem jeden quest, więc teleportacja... Znaczy, teleportacja. Szybka podróż tutaj. Pomyłka, zapomniałem, że to nie Twords. I... No i zobaczymy, co dostaniemy za quest. No trochę hajsu, expo oczywiście, standardowe rzeczy, ale może jakiś item. Nie pamiętam dokładnie tych questów, naprawdę gram po angielsku, nawet nie ogarniam, co robię. Gretfan leży martwy na drodze, o jakieś nieszczęście spadło na to miasto. Przynajmniej odzyskałeś te trzy paczki szczepionki, nie wiem. Dziękuję ci, błogosławie, jak tylko mogę. Spoko, jeśli będziesz kiedyś potrzebować leczenia, przychodź śmiało. O, to miło, to może uzdrowienie, nie mogę od ciebie nic kupić. No okej. Nigdy jakoś nie chodziłem do uzdrowicieli, żeby się uleczyć, ale załóżmy, jest w porządku. Teraz tak, zaznaczmy ten quest na paciorki brata Falusa. Mam... Mogę tutaj? Świetnie, mogę się teleportować, znaczy... Zaliczysz szybką podróż do każdego miasta, które jest mi potrzebne. Do każdej lokacji znaczy, nie wiem, czy to są miasta. A w tej to chyba na pierwszy raz jestem. Nie kojarzę w ogóle. Mówiłem, że pół gry przeszedłem. Może trochę koloryzowałem. Nie wiem dokładnie ile, ale coś tam trochę przeszedłem.
Zawsze skupiałem się bardziej na exploringu niż na questach. Teraz jest dla mnie więcej nowości, wiecie. Jak to ze mną jest. Bardziej właśnie tak samo z Kalima. Do teraz już przyszedłem fabuły, chociaż miałem chyba z 20 postaci w tej grze. Przejdę fabułę z wami. Postanowiłem, nagram z Kalima, oczywiście pojawi się na moim kanale, ale jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy mam tyle pomysłów na różne projekty. Chcę wam pokazać RPG. I to nie muszą być koniecznie RPG te znane. Chcę te RPG, które uważam za najlepsze. Siemano. Jakieś tutaj mam quest, tylko nawet nie wiem, co tu jest napisane. Idź do świątyni Hierofanty, w obozie pomóc tak jak wszyscy podróżnicy, mamy wiele wolności, lecz tylko jeden łańcuch. Aha. A tak. Podróżnicy żyją według zasad bodajże. Muszę być tacy jak oni. Muszę dostosować się do ich praw. Podróżnicy mają sprytne ręce, ale nawalone są dostępne bez hierofanty, której oczy nas prowadzą. Jako dar, który musimy wykorzystać. Spoko. Wysunąć wizję hierofanty, musimy modlić się przy niej w świątyniach, a wiele z tych wizji jest łatwych do spełnienia. Spoko. Ja to zrobię potem, bo to jest kolejna gildia. Na razie kontynuujmy ten quest na... Może coś sprzedać? Nie, jesteś tylko takim ziomkiem, który mówi coś. Ale może? Podróżnik. A tutaj jest podróżnik i też nic mi nie sprzedał. No dobra. Tam widzę dwie skrzynki. Znaczy skrzynki, ukryte skarby, tylko one są, nie są dla nas ukryte, ponieważ zainwestowałem w umiejętność odkrywanie. Widzicie, wzmocniony talizman. To jest tarcza i chyba może być lepsza od naszej, aktualnej. Pokazujesz mi, które miejsce grą. Tutaj, okej, kolejne kamyczki. Wielki miecz rzezi. Czy pokazywałem walkę wielkim mieczem? Nie pokazywałem, więc zaraz pokażę. Tylko najpierw tutaj zanurkuję po coś, co tu pływa. Widzicie, jak znajdzie w tej grze jest bardzo dużo. I jeśli jesteście wytrawnymi eksploratorami, to możecie tutaj znaleźć naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Ja nie będę pokazać wszystkiego, bo wiecie, jak to wygląda. O, tam jest drzewo, wytyw, muszę tam zajrzeć. Tam jest jakaś wnęka. Nie, no to musi być coś ciekawego. Wow, tam jest duża ilość trawy, tam musi coś być. Albo ten krzak wygląda podejrzanie. Tak właśnie mniej więcej wyglądałaby ta gra, więc staram się to jednak powstrzymywać moje RPG-owe ambicje, żeby znaleźć wszystko. Żeby te materiały były jakoś mniej więcej ciekawe, mam nadzieję, że są. Tutaj mamy kolejny item. Oczywiście takie, które są, no miałem pokazać walkę bronią, to na razie sobie zmienię zamiast może sztyletu przez jakiś czas będę chodzić z tym. Jeśli mogę to założyć, bo to będzie dość ciężka broń. Mogę. Tak. Rozmiary są dość duże. I to są chyba najsilniejsze, ale najwolniejsze bronie, albo młoty są większe i cięższe i wolniejsze, nie pamiętam dokładnie. Może gdzieś kiedyś będzie podczas ładowania się, jak to tam wyłapcie. Bo tam czasami pod jak jest ładowanie, to piszą takie właśnie tipy. A ja chciałem tam. Gdzie dokładnie mam w takim razie iść? Odwiedź trzy świątynie. Gdzie jest pierwsza świątynia? Tamtą stronę, no okej. Czyli po prostu złą drogę brałem. Lorca Rain. Przepraszam, Lokra. Gro. Jakim cudem stąd albo wychodzę tutaj, albo tutaj? Czemu mnie to robisz? Mapa okolicy, może tak będzie łatwiej. Odwiedź trzy świątynie, odwiedź trzy świątynie. No wytyfy. Mapa świata, co ja mam tutaj zrobić? Cholera. Może się tutaj rozejrzę, tutaj widzę jakiś sklep. Możesz mnie podszkolić. W czym ja mogę podszkolić? Skradanie się. Miło mi, ale nie mam tyle hajsu. Będę musiał zapamiętać, że tutaj trzeba będzie kilka czasami zajrzeć. No dobra, mniej więcej tak wygląda walka mieczem. Czasy są bardzo silne, jak widzicie, nie należą do najszybszych. Oczywiście nie mogę pokazać wam stuprocentowej walki, bo do tego trzeba będzie... odblokować ciosy, a ja po prostu nie daję nic w punkty siły, czy to się nazywa tutaj inaczej, nie siła, a... Może i siła? Nie, nie siła.
Nie daj, po prostu nie odblokowuję tych kombinacji ciosów. Tu się kombosy składa coraz lepsze, zależnie od umiejętności. Ty mnie chyba widzisz, tak? 99% to to, że on mnie tak dobrze widzi, dokładnie. Więc ja może na razie odpuszczę sobie kradzież. Jak zmienię broń? Przypunek, bronie podstawowa i ja chodziłem ze szczyletami, tylko jakimi dokładnie? Erozyjne, panie najlepszymi. Tak. No gubię się powoli, gdzie mam dokładnie iść? A może to tutaj? What prays before me? An eddy in the river of fate, a cacophony in the song of Armalor. But you have come. Jesteś, ty modlisz się, honorujesz nasze credo. Jeśli chcesz więcej, jeśli chcesz więc zostać podróżnikiem, słuchaj mych słów. Trochę jak Dedry w Oblivionie, czy Skyrimie, czy w ogóle Elder Scrollsach, starożytnych zwojach. Powiesz mi, co muszę robić? Chyba to miało być pytanie w takim razie. Cena za twoje przystąpienie, wciąż jest jednak niska. Dodam więc trzeci skarb. Nie zdążył przeczytać, przepraszam. Na początku jest pewien szlachcic Elfik Grillada, przybywający w Diden Hill. Ukradnie jego medalion, potem w niedalekiej misji zdobądź całą z pochówku świętego Drika. Ostatnim są wykałaczki Drauga. Skontaktowaliśmy się z ich właścicielem, Gunnarem Frodem, by je kupić, lecz ty je po prostu ukradniesz, bo dobra, zrobię co zechcesz. Sztylety, proszę. Tak, i nadal nie wiem, gdzie mam się dokładnie pomodlić, bo mnie tu gratuluje. Aha, musiałbym tutaj iść. Nie, to zrobimy inny quest w takim razie. Potem ten zrobimy. Chciałbym może dla frakcji przewodnik, dla tych. No, najemników na razie. Nie mogę zrobić tu szybkiej podróży. No to wyjdźmy stąd i na piechotę. Mam nadzieję, że nie będą się bardzo dużo zapieprzać. Muszę niestety, ale może uda mi się jednak dojść w to miejsce i wtedy wykonać tego questa. Sorki, że tak błąkam, ale trochę gram na ślepo. A nie chciałbym po prostu spatrzeć wszystkich solucji w internecie, żeby potem to szybko wychodziło, bo to tak... wydaje mi się gorsze. Moje zaskoczenie może też pozytywnie wpływać, na przykład zaskoczenie czy zdziwienie jakimś obrotem sytuacji może pozytywnie wpływać na waszą przyjemność i czerpanie radości z oglądania tego. To głównie dla was się nagrywa. Okej, co możesz mi powiedzieć? Dobrze ci widzieć, moje dziecko. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. No chyba nieźle. Mam prośbę, dość samolubną, ale jeśli masz trochę czasu, no dawaj. Czy coś cię gnębi, bracie? Chodzi o brata Pedrika, który jest moim przyjacielem. Młodszy 9 lat temu na poszukiwanie przygód, bo jak twierdził, życie mnicha jest... było zbyt spokojne. Jeśli... nie wiem, czy przeszkadza wam to, że czytam... nie będę czytać może, a może będę... dobra, będę mniej więcej czytał co jakiś czas. Może robił... okej. Już tak wiele dni minęło od ostatnich wieści od niego. Strasznie się martwię, może masz czas, by jakby to powiedzieć, zobaczyć co się z nim dzieje. Spoko luzik, sprawdzę to, bracie. Niech mi Faru ci błogosławi, dziecko. Dzięki. Jestem już tak błogosławiony, że normalnie mogę zostać mesjaszem. Dzięki tobie jestem spokojniejszy, gdyż wiem, że zajmiesz się dobrze tą sprawą. Wiesz, bo widzisz moją twarz. Poznałeś mnie tak dobrze podczas tej krótkiej rozmowy. Jeśli ci to pomoże, zacznij swoje poszukiwania części Splitrock. Okej. Część Splitrock brzmi bardzo przyjemnie. I pewnie idealne miejsce na piknik dla ciebie i twojej rodziny. Co tutaj mamy? Mamy studnię. Dużo itemów, będzie na sprzedaż, trochę zarobimy. Widzę trudny i nie muszę tego okradać, czyli jest to po prostu kufer, z którym będzie coś ciekawego i chyba dobrze się udało otworzyć. Świetnie, i nie ma nic ciekawego w sumie, ale idzie na sprzedaż wszystko. Tutaj mam się pomodlić, tak? Dokładnie. Czyli jedno zaliczyłem, to może jednak dawaj to, ten quest. I teraz w to miejsce, miejsce świętego Hedwina. Nie wiem, czemu to się nazywa misja, ten budynek, ale okej, nie kłócę się, chyba słyszę, ale... a, słyszę to po prostu. Bo staram się zbierać te, wiecie, kamienie z pieśniami, ponieważ one dają permanentne bonusy. Jak się zbiera kilka tych bonusów, ta postać naprawdę staje się taka kokosiarska, taki wiecie, pudzian, hardkorowy koks. Typu... samych perków 10% obrony, czy nie wiem, siły ataku. Nie umiem tego powiedzieć, bo nigdy wszystkich nie miałem. Nie zdobyłem ich zresztą bardzo dużo, bo nie przeszedłem tej gry całej. Wydaje mi się, że tak jednak nawet do połowy nie doszedłem. Tak, co to mamy? Wytrzymała smucona czapka, dziękuję. Będzie na sprzedaż. Jak to w RPG-ach nigdy kasy nie za dużo, tam mam iść. Świetnie. Oczywiście gra nie postać nie może zeskoczyć z tego progu, z tego... spadku, bo to już za dużo dla niej. Okej. Paciorki brata, wykonane. I co teraz, one są zaklęte? Tak. 15% obrażeń przeciwko Niskaru.
No tak, świetnie. Zarobiście dużo mi to mówi, nie powiem, że nie. Bardzo łatwy. Forsuj 10% szansy. Nie wiem, bo zaraz się w drychu pozbawię. Lekkie berło. Dobrze, ja tutaj was na chwilę was zostawię. Sprzedam tylko lota i zaraz was wracam. Za chwileczkę, to nie poczujecie na tej chwileczki. Okej, jest ten drop sprzedany i postanowiłem, że może wyłączę w opcjach to ukrywanie hełmu, bo mi się podoba ta maska. Wyglądam jak taki badass. Tak jakbyśmy chcieli zrobić napad w kominiarce, i mi się teraz podoba, więc na razie niech ten zostanie. Mam nadzieję, że po prostu kolejne hełmy czy kaptury też będą tak fajnie wyglądały. A ten jest bardzo dobry. Jaki mam teraz quest zaznaczony? Więc przez jakiś czas nie będę chodzić. Patrol drogowy. Zanieść, ale to było dość daleko. Grupa braci mnichów. Zobaczmy to. A to jest... Może to jednak przeczytam. Znajdź. Kolwia się bratwa... Jeśli chcę pomóc, muszę odwiedzić Split Rock. Gdzie jest Split Rock? Gra chyba nie jest... Nie chcę mi tego pokazać. No nie, nie widzę. To w takim razie, jak to znajdziemy, to może zrobię ten quest. Budowanie mostu. Pora do ataku. To też daleko. Kurczę. Pracę. Przewodnik. Trzy miejsca do wszystkich mogę szybko dojść, więc spoko. Dla mnie ten quest jest ok. Jeszcze okazji, jak wykonamy quest dla frakcji, dla której jeszcze w życiu nie pracowałem. Co może być dość ciekawe. Świetnie, gro, tak mnie trolujesz. Co mam dokładnie zrobić? Mam wejść i ukraść coś, tylko... Co dokładnie? A tam, dobra, już widzę. A, i tak w dialogach nie widać hełmu, okej. Mam cię okraść? Tak, chyba mam cię okraść. Czekam, aż przestaniesz mnie widzieć, jeśli jest taka możliwość. No nie mam szans ciebie okraść. Jaki badass. Ej, no ziomuś. Zapomnij o moim istnieniu, byłoby miło, gdybyś tak zrobił. Nonsens. Back, back, you imbecile! These robes are woven of Canarok gossamer. Dobra, zamknij już pysk. Przestań mnie widzieć. Jak on nie przestanie, to ja nie wiem, co mam zrobić, bo go nie okradnę. No świetnie. Ale ukradłem, tak czy inaczej. Jak widzicie, teraz nie jestem za bardzo lubiany. I rzucą się na mnie strażnicy. Wow, i ludzie, zwykli mieszkańcy, wszyscy się na mnie rzucili. Wstałem opór. Poznajcie moją siłę! Ja co by wytrzymali, WTF, widać... Nie, tak nie robimy, panowie i panie. To był jednak zły pomysł. Może najpierw zajmijmy się innymi panami i paniami z listy. A tego jakoś inaczej dorwę w inny sposób, kiedy indziej. Tak. Tak to będzie ciężko. Prawdopodobnie jak pójdę do więzienia lub zapłacę grzywną, to mi i tak zabiorą to, po co przyszedłem. Tak jak w Skyrimie lub publicznie, znaczy w Elder Scrollsach, więc... mam to okraść. Może ci nie będą mnie widzieli, jak tu się schowam? Nie, oczywiście, że mnie nie widzą. Super mnie widzą. Mam normalnie 99% szans na wykrycie, czyli jakiś tam... O! Spada widoczność, świetnie. No, szybko spada. Nie będzie źle. No, na wszelki wypadek i tak szybki save poleciał. Teraz mam 99%. Zauważyli mnie, super. Co mnie zauważył? A tamty mnie widzi cały czas. Jak ci mnie nie widzą, to widzi mnie tamten. Mogę się jakoś lepiej schować?
Nie, no patrzcie, teraz tamto nie widzisz. Wydaje mi się, że musiałbym mieć dużo większe umiejętności w skradaniu się, żeby to zrobić. Może mam jakieś możliwość czekania? Nie widzę takiej. Może oni kiedyś przestaną się modlić? Wydaje mi się, że jest tutaj coś takiego jak czekanie. Tarcza. Nie wiem, a może i nie ma? No szalone questy dla innego zrobienia. Wiecie co, to zrobimy questy dla gildii złodziei, tak, czyli tutaj tutejszych towarzyszy, czy tam podróżników. Jak rozwinę sobie umiejętności składania i kradzieży, a to dopiero później, więc... Cholercie, jak to zrobić? Muszę iść aż tam. W sumie stąd to nie jest aż tak daleko, no dobra. Niech tam je kierują moje nogi. Ja teraz nie jestem w stanie wykonać tych questów. Niestety nasza postać jest zbyt słabym złodziejem, o tak. Co z tego, że mamy super ninja maskę? To nie wystarczy. Muzyka w tej grze przygrywa super fajna. Widoczki też są ładne. Szkoda, że tylko wczytywanie się tego terenu przede mną tak postępuje na moich oczach. Szukajcie na waszych oczach. Co to za potwór? A, zwykłe szkielety takie. Okej, niezłe obrażenia cisnę im. Trzeba też pamiętać, że oczywiście sztylety nie idą pod siłę, szybkość ataku. Więc i tak jest nieźle. No dopiero piąty level. Jeszcze wszystko przed nami. Nie kojarzę tej lokacji w ogóle. Odkrywam tą grę z wami na nowo. Lorca Rain. Kobolty widzę. Czy udałoby się was jakoś od tyłu wziąć? Chyba nie. Dokładnie, się tak nieźle skryłyście. Może by się udało. Szybki save. No, zaraz zauważy. Jak się odwrócę obaj, czy oboje, czy... Bo nie wiem, czy to... Może jest laska tam jedna z nich? O, okej, właśnie o to mi chodziło. Jep. O, takiego jeszcze nie widziałem. No ej, kurczę. Szkoda. Ej, tak poszło szybko. Chyba nie byłem wystarczająco, że tak nazwę to za nim. A, jeszcze trochę za bardzo z boku. Kolejna rzecz na sprzedaż. Go Rangers. Stronę questu. Widzę, już na minimapce rysuje nam się skrzynia, czyli ukryta. Skrytka z jakimiś miłymi przedmiotami. Standardowo kojące buty. Równej. Wytrzymałe buty 5. Regeneracja 0 na sekundę. Mam lepsze, bo dałem więcej zbroi. A regeneracja 0,1 na sekundę to nie jest szał. Jesteśmy na miejscu. YOLO. Walk with your damned eyes shut. Found your way to Castel and Delfric, I see. Jakże przy Kasztelanie, o co chodzi? Or should we stand around until no, dużo się tam nie zostało do siebie, ale dobra, ruszmy dupsko. Right. Now listen up. The job today is to find out who. Dowiemy się. Nasze polowanie zaczyna od tego miejsca, do rozwidlenia dróg. Tak, rozdzielamy się i szukamy. Mam tyle kilka punktów. Jeden. Wskazówka. Choć ostatnie deszcze prawie je przykrył, pęknięcia na tym kamieniu są nowe, a zrobione jakimś ciężkim przedmiotem. Widać też na nim słabe ślady krwi. Okej. Tak, prawdziwy znak z efektyw. Co tutaj będzie pisało? Trawa tutaj została starannie przycięta. Została przycięta, nie przycięta. Jak gdyby nowo zaostrzoną kosą. Okej, kolejna wskazówka. Tutaj mamy kość. Ta kość jest zaskakująco nowa, do tego czysta. Kilka ran szarpanych jest na niej głęboko odbite. Jeszcze dwa punkty do zjedzenia. Właściwie to do przeszukania i znalezienia tropów. Co to było? Gdzie jest Bray? O, Mitharu!
Ta kupiecka torba wygląda jakby była komuś wyszarpana. Cokolwiek było w środku, to już dawno zginiło. A teraz ktoś tam nam wybija ludzi. Żałosne patetik. Ktoś coś widział? Jakieś ślady napastników? Ja też nic nie widziałem. Znaczy widziałem jak padła i to było takie dziwne, bo ona padła po prostu. Tak jakby... Zawał. Ruszaj, skręć na wschód. Okej, lecę. Na wschód to w tamtą stronę? Nie, to jest północ. Wytyfy, o co chodzi? Druga noga, trzecia noga, szukamy nóg, ale najpierw skrzynka. Niedźwiedź. Mogę zabić niedźwiedzia z zaskoczenia? Mogę. Wow, ale... To nie są takie obrażenia, jakich się spodziewałem. Widocznie do jakiegoś tam poziomu umiejętności nie będziemy mogli zabić każdego przeciwnika. To zależy jednak, czy jest bardziej ludzki, czy mniej. Człowiekokształtny raczej nie ludzki. Mały napojmany, okej, przyda się. Dobra, hero. Tutaj będzie pierwsza noga, czy coś tam. Prymitywne więzło z... A, to tutaj mam zajrzeć. Wskazówka. Pozostałości po kubieckim wózku praktycznie nikną już w błocie. Wózek został rozdarty, przez coś co dysponowało ogromną siłą, piłowymi ostrzami albo jednym i drugim. Zapowiada się na ciekawą walkę. Co to jest? Jotun Lordran. Już chyba wiemy co atakowało te karawany. Odporność. Zmieniamy broń na elektryczną. Nie pamiętam tego stwora. A jestem pewny, że wykonywałem ten quest. Bum, 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 bum. Coś ciebie wypadło ciekawego? Mała regeneracja many, no nie specjalnie ciekawe. Dobra, ale chyba pozbyliśmy się problemu. A nie, jeszcze koniec questu. A więc. Wskazówka. Szkielet wygląda na dość świeży, mocne ślady zębów i dziwne szarpane wyżłobienia to razem jest. Pokazują gdzie mięso zostało dzielone od kości. Tasty. Dobra, zostaliśmy już sami? Fajnie. Szybko nas tutaj powytrzebiało. W tym kamieniu jest dziwne wgłębienie, jakby włócznia przebijająca ofiarę wbiła się głęboko w kamień. Jesteśmy mistrzami sztuki detektywistycznej. We've lost a second, but I caught a glimpse of it this time. Steady now. Weapons ready. Przygotujcie broń, a kto został? Tylko ja, a nie. A nie. Mam jeszcze ziomka z włócznią. Szkoda, że nie dali nam do dyspozycji twórcy walki z włócznią, bo jak patrzę na te NPC-ty, które walczą do włócznią, to walka wygląda ciekawie. Zresztą każda w tej grze. Pokonaj potwory. A z czym dokładnie idziemy się zmierzyć? Niskaru! A, to są Niskaru, kojarzę. To są bardzo silne potwory, wiecie co? To ja się jednak wyposażę w ten sztylecik, znaczy pół amulecik, bo jest bardzo dobry tak naprawdę. Niskaru to są potwory w jakiś sposób związane z magią i będziemy mieli z nimi do czynienia kilka razy w głównej wątku fabularnym głównym, przynajmniej do tego momentu, kiedy sam doszedłem. Co teraz? Opowiem poległych kondotierze. Daj chwilę spokoju. Coś ciebie wypadło, mój ziomku. A widzicie więcej złota za umiejętność ukryte. Ja chciałbym tutaj, może coś będzie z tego. Z tego są w takich wózkach, jak bawicie się w kowalstwo, to są najlepsze, często bardzo dobre rzeczy do kowalstwa. Zaradzę wam szukać takich i otwierać automatycznie, bo naprawdę... Tam znajdziecie najlepsze składniki. Dobrze, i tutaj wam podziękuję za odcinek, a dalszą część tego questu zobaczycie już w następnym odcinku. Na które serdecznie z tego miejsca zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej!